serdecznie przywitać w naszym nowym obiekcie w Obrzeźnie. Część Państwa już oglądała na tym, co ale w tym oficjalnym przecięciu wstęp i zapraszamy. Na raz. Jest takie emocje. Jest! Słuchajcie, wielki raz! Siedzimy w Obrzeźnie oficjalnie otwarta. I teraz razem z Łukaszem, razem z Martą zapraszamy na tort. Nazywam się Łukasz Madej, jestem prezesem Zarządzania Obrzeźni Maszyny. Witam serdecznie wszystkich. Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Obrzeźno na uroczystym otwarciu, myślę, że największego serwisu maszyn rolniczych w Polsce. Po zmianach, które odbyły się kilka lat temu w John Deere, jesteśmy największym dealerem John Deere, ale też myślę, że największym chyba dealerem z wszystkich marek prawie, że w kraju. Na chwilę obecną dzisiaj zatrudniamy 400 osób, także teren duży, także też i to centrum serwisowe powoli musi być też już duże, bo portfolio klientów jest coraz większe. Maszyny są przede wszystkim też coraz większe, co wymusza coraz większe zaplecze serwisowe. Cała przestrzeń, gdzie jesteśmy nawet tu do 40 czy 50 maszyn serwisować jednocześnie. Tak jak wspomniałem, obiekt to jest 2600 metrów. Natomiast wszystkie obiekty tutaj to jest ponad 3000 metrów, ponieważ mamy tutaj też dział importu, czyli maszyny Hawe, Kessla, marki, gdzie jesteśmy przedstawicielem wyłącznościowym na Polskę. Oprócz tego mamy też, jak Państwo zauważyliście, Centrum Maszyn Używanych. Skupiliśmy tutaj, posiadamy też warsztat 600 metrów, gdzie przygotowujemy maszyny do dalszej odsprzedaży. Także posiadamy też tutaj plac maszynowy, gdzie wszystkie maszyny, które odbieramy od klientów z naszego terenu, nie tylko staramy się skupić w jednym miejscu, żeby klient, który przyjeżdża, jest zainteresowany na przykład maszyną używaną, miał pełne portfolio i duży wybór w jednym miejscu. Na chwilę obecną zatrudniamy tu prawie 30 mechaników. Docelowo myślę, że samych mechaników prawie tu będzie miejsce stanowisk pracy około 50, no bo to też nie jest tylko serwis stacjonarny, oczywiście jak to w rolnictwie prowadzimy też sporą część napraw u klientów, natomiast ta skala tej hali powoduje, że tylu specjalistów tu będzie pracowało. Oprócz tego sale konferencyjne mamy tu, także sporo szkoleń robimy dla naszych mechaników. Mamy swoje centrum szkoleniowe, swoich trenerów, gdzie podnosimy kwalifikacje naszym mechanikom, ale oprócz tego też chcemy, żeby tutaj były korzystane, to było przez szkoły rolnicze. Znajdujemy się w terenie, gdzie w sąsiedztwie kilkunastu kilometrów mamy kilka szkół, także jesteśmy otwarci na praktyki. Robimy już te praktyki w wielu lokalizacjach, w całym naszym terenie działania, także na pewno tutaj też w tym celu będzie to wykorzystywane. Kilku lat pierwsze praktyki zaczęliśmy w okolicach Chełma ze szkołą w Grubnie. Nawiązaliśmy współpracę i to pierwsi absolwenci już tą szkołę skończyli. Pracują już u nas nawet, myślę, że to chyba z dwóch, bo część tych mechaników zostało przesuniętych właśnie tu do Wąbrzeźna. Także możemy przyprowadzić jednego czy drugiego absolwenta, już pracują. Także mamy program wprowadzony, bardzo mocno stawiamy tu na współpracę ze szkołami. W naszej firmie mamy też mocno ten system szkoleniowy HR-u rozbudowany, doszkalamy, robimy też specjalizację dla mechaników, tak wiadomo, że
no, w różnych dziedzinach różne predyspozycje są i też specjaliści są od poszczególnych maszyn. Natomiast to jest taki centralny obiekt, który będzie, no, że tak powiem, spinał też te inne nasze obiekty, bo dzisiaj też często się to odbywa, że maszynę po prostu przywozimy na serwis, jak nie naprawiamy u klienta, jest to jakaś bardzo skomplikowana naprawa, no nie wszyscy klienci mają te warunki takie odpowiednie, żeby można wykonać tą naprawę. Też coraz więcej tych napraw robi się w sezonie takim właśnie poza pracami, czyli ten okres zimowy, to po prostu jest wygodniej przywieźć tą maszynę tutaj na miejsce, tutaj do Wąbrzeźna, bądź też do każdego innego naszego punktu, gdzie mamy takie zaplecze. Magazyn części mamy w Chełmie, natomiast tu mamy też zaplecze, które musi być, tak, bo pod dane naprawę, tak, musi być też zaplecze to częściowe, żeby serwis sprawnie działał i funkcjonował.